Co mamy na głowie? Przekonajmy się. Witamy w programie Mniej Więcej. W programie, w którym mamy różne rzeczy na głowie. Na przykład fryzury. Na przykład włosy. Albo ustępującą linię włosów zwaną również wysokim czołem. Albo zakola. Albo zakola. Mamy też fajne odcinki na kanale Mandzia. To jest Łukasz Samoń kanał. Jest kanał kolegi Ignacy. Są fajne odcinki. Są one w linku w opisie. Są jeszcze w karcie. Bardzo fajne rzeczy. Dodajesz te karty? Tak. Wow. Nienawidzę dodawać kart. To nie jest takie trudne. Ciekawostka na dziś. No, to nie jest takie skomplikowane. Dobra, to idziemy do przedstawienia zasad. W dzisiejszym odcinku będziemy nosić dziwne rzeczy na głowie właśnie w takim oto hełmie. Trochę przypomina mi się zjedz to lub noś to, tak? Ale to jest taka bezpieczniejsza wersja. Otóż każdy z nas ma przygotowane dla swojego oponenta trzy rzeczy. Otóż jego zadaniem będzie odgadnięcie, co posiada na głowie. Mandzia przygotował dla mnie trzy, więc ja mając to na głowie, będę musiał zgadnąć, co tam będziemy jest. Robić podpowiedzi dla siebie nawzajem. Nakierowywać się. Tak, ale również będziemy potrząsać głową, próbować usłyszeć, co tam takiego jest, co się takiego znajduje. No cóż, na pewno nie będzie to proste. Ubawu będzie co niemiara i idziemy tak, do na jeszcze pierwszego. A na jeszcze więcej, słuchajcie, czeka specjalna nagroda dla osoby, która wygra. Tak jest jaka? Tak, okay, jak dobrze. Zawsze. Tak jest. Ignacy, mam coś na głowie. Na głowie nosisz znamię polskiej kultury lat 90. i początku XXI wieku. Czyli noszę dresy ortalionowe? Nie. Właśnie, mamy po trzy próby zgadnięcia. Nie, no, mamy się nie uważam, że powinniśmy mieć tak po prostu. Jakoś tak po prostu trochę na wyczucie. Taki roleplay, wiesz o co chodzi. Tak, taki roleplay. No to słuchaj, masz właśnie bardzo... Ja liczę na dobre właśnie historii. Coś bardzo ważnego dla polskiej kultury, również dla polskiego przemysłu. Ale jak wiemy, przemysł to jest słowo szerokie, może wiele rzeczy dotyczyć. Poczekaj, mogę tym sobie potrząsać? Tak, możesz. Okay. Ja, możesz potrząsać jak tylko chcesz. Wiesz co, łatwo jest w miarę zgarnąć, co to jest. I za to dostaniesz punkty takie, brawo, dobra robota, ale musisz zgadnąć, co się w tym znajduje dokładniej. Chodzi o treść tego, co posiadasz na głowie. To jest bardzo... To nie jest proste do wytłumaczenia, ale... A, jeszcze może dajmy taką uwagę, jakby nie miałem podglądu teraz, więc jakby nie mam prawa się zobaczyć. Schowaliśmy wszystkie elementy, które mógłbym się odbyć, więc muszę... Mogę wręcz powiedzieć, że to nie jest ważne tylko dla polskiej kultury, ale nawet dla popkultury, to co znajduje ci się na głowie. Czy to są kasety? Kasety to jest bardzo mocno powiązany temat z tym, co się znajduje i być może... Czy to są kartridże do Pegasusa na przykład? Trochę za daleko, ale kasety to był dobry kierunek, jeżeli chodzi o gatunek tego, o co chodzi. Okej, to był dobry gatunek. Bo gatunki również mogą być różne, co nie? Na przykład gatunki muzyczne mogą być. Okej, czyli to są czy jesteśmy dobrze, że to są kasety, czy nie? Nie są to kasety. To nie są kasety. Nie są to kasety. Tutaj jest dużo ważniejsza treść, aniżeli samo to, co się znajduje na głowie. Jest tego trzy. To są trzy przedmioty i również ta liczba trzy jest bardzo ważna. Kurde. Możesz powiedzieć, wiesz, nawet te trzy przedmioty, spróbuj podmieniać słowo te trzy przedmioty, inaczej powiedzieć te trzy przedmioty. Troje? Ich troje? Ich troje! Żartujesz, to jest płyta ich troje? Nie, masz wszystkich członków ich troje. Pierwszego... Co? Drugiego oraz trzeciego. I oraz Michała oczywiście. O Jezu, jest ich troje. A to jest ta właściwa wokalistka, co wtedy jest najlepsza. Ciężko powiedzieć. To jest ta, co była, co wszystkie... Wstań, słuchaj. Powiedz, tak, to jest ta. Wstań, powiedz. A to jest ten łysy, co na gitarze grał. Tak. W okularach. Ich troje. Tak? Ich troje. Dosłownie. Zarąbiste. Bardzo mi się podoba. Nie wiem, który dostaje punkt. Punkt, brawo. Jest punkt. Dobra, to idziemy dalej. Macie, muszę otworzyć oczy. Teraz bardzo ważna czynność się zaczyna. Marceli, to jest bardzo źle, że tutaj to trzymasz, więc najlepiej to gdzieś schowaj, to co masz właśnie w ręku, bo to bardzo dużo podpowie. Powiem tak, nie chcę, żeby się to waliło. Możesz tym ruszać bardzo swobodnie. Teraz już aż zbyt swobodnie zrobiłeś. Nie patrz pod nogi. Patrzę nosem, używam mojej siły węchu. Patrz prosto przed siebie, nie ruszaj tak mocno już. Dobra, ruszając głową, ja słyszę, że to jest jakieś ziarno. Jeżeli jakiś tak, jest to rodzaj ziarna, tak. Jest to rodzaj ziarna, a że trochę za mocno ruszyłeś, nie widzisz, właśnie o tym mówiłem, chłopaki. Że dlatego siedzę z zamkniętymi oczami. Tak, siedzę z zamkniętymi oczami. Bym powiedział, że tak, jeżeli siedzę z zamkniętymi oczami, mogę o tak zrobić. Powiem ci, że to nominalnie w miejscu, gdzie to możesz kupić, jest w bardzo podobnym czymś. Marceli ci to jeszcze wsypywał,
to może być przesypywane do Powiem czegoś. Powiem tak, to było bardzo leciutkie. Jeżeli czujesz zapach... W markecie to... nie jest... Możesz też dostać w markecie. Tak, to raczej nie są żadne orzechy, bo to było za lekkie na to, żeby to były orzechy, bo to orzechy był bardzo delikatny dźwięk. Hałas inny zrobił. Tak, i trochę inny. No. I to bardzo charakterystyczny był zapach, mimo że mam zatkany nos mocno, bo jestem chory jeszcze. Ten zapach jest znany, kiedyś o nim opowiadałeś anegdotę. Popcorn. Tak. To musi być popcorn. Zobacz, bo wysypało ci się trochę, na szczęście zamknąłeś oczy. Teraz jeszcze więcej. Musiałem spojrzeć. Musiałeś spojrzeć. Musiałem pokaż. Spojrzeć. To jest ten właśnie popcorn taki typowy marketowy, więc on nie jest najlepszy na świecie. To jest taka zwykła marketówka? Proszę, tak. Wysypać. Dziękuję. Punkt o. leci do mnie, popcorn leci do mnie. No. My lecimy dalej. Możemy już wejść zapis w sumie. To jest lód. Nie. To jest ciepłe. Gorące przez pierwsze kilka minut nawet. Jest jakieś danie? No jest. Daniem bym tego nie nazwał. Możesz tym potrząsnąć jasno, nie zepsujesz nic. Czekaj, niewiele się rusza, wiesz? To jest jakieś skrzydełka z kurczaka? Blisko, bardzo bliski strzał. Magnagetsy. Dokładnie tak. Tak, to są magnagetsy? Dokładnie. A jak nie trafiłeś? Nie, wiesz co, bo powiedziałeś, że to powiesz rozpoznać, znać? Czekaj, czy jeżeli zrobię tak? Jednego w nagrodę. Przepyszny jest, było warto. To jest dobra nagroda. To jest dobra nagroda. I są teraz jeszcze w panierce z jajka. Tak! No, to prawda. Obtaczanie kury w jajku, co nie? To jest barbarzyństwo. To jest trochę jak barbarzyństwo. Trochę nie? Barbarzyństwo. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Spokojnie. Dobra. No i zacznij sobie trząchać. Nie musisz jakoś tak strasznie mocno. Co to jest? To jest w miarę duże. To jest w miarę spore. Takie bym powiedział, nawet takie. Wow. To nawet duże. Nawet duże. Dobra, po dźwięku... Może materiał, z czego to jest. Łatwo ci będzie rozpoznać. Wydaje mi się, że drewno albo plastik. Plastik, to jest dobry kierunek. Plastik. Mhm. I teraz będę musiał wejść z narracją, mój drogi. Otóż... To jest postać. Czyli mamy figurkę. Tak? Tak, to jest dobry kierunek. Dobry kierunek, ale nie potwierdzenie. To jest znana postać... Czekaj, może Michał mi podpowie. No spojrzyj na Michała, może ci podpowie. To jest znana Czekaj, postać... czy odbije mu się w okularach? Niestety nie. Mm-hmm. Ma przeciwsłoneczne. To jest znana postać taka w popkulturze. O! Nie tylko w naszym kraju, w wielu innych. Popkultur... Dla jednego kraju jest szczególnie ważny. Zastanawiam się, czy mogliście na przykład zdobyć figurkę Janosika, ale raczej wątpię. Gdybyśmy zdobyli figurkę Janosika, Andrzej, ale że nie mogliście. Okej. Nie, no prezydenta chyba nie ma figurek. To jest bardzo ważna postać dla jakiegoś, dla pewnego kraju. Nie powiedziałem, że Polska. Czy to jest fikcyjna postać? To jest pytanie. Dla jednych fikcyjna, dla drugich prawdziwa. O kurde. Na przykład dla mnie jest bardzo prawdziwa. Dla innych może być fikcyjna. No okej, to jest Kapitan Ameryka. Dokładnie, ja powiedziałem, tak. Że Izrael jest jedyną osobą na świecie, kogo obchodzi Kapitan Ameryka. Więc to musiał być Kapitan Ameryka. Jak powiedziałeś, że dla ciebie jest bardzo ważny. Chciałem powiedzieć jeszcze, pociągnąć dalej narrację, że to jest najważniejszy bohater, najlepszy ze wszystkich i tak dalej. Żebyś wpadł na Starka, bo ty zawsze byś na Starka od razu. Nigdy w życiu bym nie odpowiedział Iron Man na najlepszy bohater w chwili, jak ty mi każesz odpowiedzieć na to pytanie. No więc mamy Kapitan Ameryka, ja go zabieram do domu w ogóle. Chciałbym, żebyś to wiedział, bo to będzie ta zabawka dla mojego syna. Dobrze, że go tutaj nie będzie. No wiem, bo to będzie się bał, mój syn nie uczył się dobrych wzorców, a my idziemy do kolejnej rundy. No dobra, no... Domyślam się, że mam coś kulkowego na głowie. Tak, masz coś kulkowego. Śmiało sobie, na razie po dźwięku spróbuję rozpoznać. Tutaj akurat, jak tutaj potrzebowałeś full narracji, full pomocy i wszystkiego, ponieważ nie miałeś prawa tego zgadnąć bez narracji, to masz prawo zgadnąć bez narracji. To jest przedmiot w miarę codzienny. W miarę codzienny. Dla niektórych ważniejszy niż dla innych. No śmiało, poruszaj tym. Ale po dźwięku to nie idzie rozpoznać. Spodziewałeś się, że ten dźwięk będzie aż taki niepodpowiadający w ogóle. A spodziewałeś, że będzie bardziej podpowiadający? Bo spodziewałem się tego. Ale jak się to toczy? Czy przypomina ci to coś w ogóle? Czy pattern toczenia się, jakkolwiek rozpoznajesz? Nie. Różne okrągłe rzeczy mają swoje patterny toczenia się. Również twardość swoją. To nie idzie tego wyczuć. Nie wiem, to nie idzie tego wyczuć. Bo mam problem, czy to jest mała kulka, czy to jest większe coś.
okrągłego. Gdyby to było... Jest to okrągłe, tak, jest to rozmiaru średniego, jest to wagi średniej również, jest to czasem całkiem ciężkawe w ręku. Jakie kule mogą być? No to pomyślałem, że mogą być kule, no nie, od bilarda. Tak, ale to jest trochę już za ciężka ta waga. No tak, ona zdecydowanie prawda. Mniejsza. No to czasami jak się tak ruszy głową i szyją, to no ja wiem, bywa ja różnie. Wiem. Ja wiem, że jest ciężko to rozpoznać. No powiem ci, że ma z tym styczność, nie powiedziałbym codziennie, nie znam twoich codziennych patternów, ale przynajmniej z 3 razy w tygodniu mogę zgadnąć, że tak. Z jakąś kulką mam styczność. Tak. 3 razy w tygodniu. Tak. Źle to brzmi. Tak? Czy też jest ich kulka pod pachę na przykład. To jakaś. Nie jest kulka pod pachę. Nie. Ale również ma ona styczność z twoim ciałem. To jest kulka, która ma styczność z twoim ciałem. Będzie z aparatem mowy. Z aparatem mowy? I często nie w formie swojej kulkowej. Czy to jest łamiszczenka? Nie, ale to jest bardzo bliski kierunek. To jest bardzo bliski kierunek, nie dokładnie jeżeli chodzi o smak, tylko o czynność związane z tą kulką, ale to nie kulkę bezpośrednio. Aparatem szczękowym rozdrabniasz. No powiem ci, że szczególnie w dzisiejszych czasach to jest bardzo ważny element każdego użytkownika siłowni na przykład. Żeby ładnie mięśnie rosły. I to jest w kulkach? Tak! W takich okrąg taki bardziej to jest. Nie mogę użyć tego słowa, co to jest. Bo jak ci powiem słowo kształt, jaki to jest, to będziesz miał odpowiedź, co to też jest. Elipsa. No tak, no ale to nie jest taka elipsa. Weź tym mocno potrząsnij, śmiało, potrząsnij tym mocno. Nie mam pojęcia, co to może być. W sensie, dziwnie też nie podpowiadam. Weź to wyjmij jedno sobie. To jest jajko zwykłe? Tak. To po prostu jajka. W życiu nie wiem, że to ma związek z siłownią. No jak to nie? No białko? Jajka? Białko? Na nie śniadanie jajecznica? Nie pomyślałbym o tym w ogóle. To... Jesz 3 razy w tygodniu jajecznicę na śniadanie? W życiu. 3 razy w tygodniu? W życiu, a może zjem raz? O kurde. Nie wpadłbym na myślałem, to w ogóle. Że mówię coś o podpachę, mówię higiena, ten, okej, okay, dobra, nie, ten że kierunek. Kulka pod pachę, mówię, a ta kulka, że ciało do tego. W ogóle bym nie pomyślał. No dobra, no punkty dnia, idziemy dalej w takim razie. Cześć Marceli. To jest w ogóle wielki finał. Tak, możesz zrobić to leżąco. Wow, lepiej wow, to będzie leżąco. Wow. O, tak. I teraz możesz się ruszać. Mogę? Możesz. To jest relatywnie ciężkie. To brzmi jak nic. Brzmi jak jakieś pudełko. Coś w tym jest, że to jest jak nic, no. Co to za pojazd jest? To jest jakiś passive aggressive pojazd. Co ja nie, wiem, Boże. Ignacy passive aggressive pojazd nie, w tym nie programie? Nie o to mi chodziło. Sarkazm i ironia w tym programie? Nie, w tym programie nie śmiejemy się, ani nie ma sarkazmu, ani ironii. Nie mam bladego pojęcia. Po dźwięku nie rozpoznajesz? Nie, w ogóle nic nie... Brzmi trochę... Jakby to było puste w środku, jakby to była jakaś butelka czy coś w tym stylu, plastikowe ponownie. Jestem chyba pleksjowe, plastikowe, nie wiem co to jest. Puste w środku może mieć wielorakie znaczenie. Dobra, potrzebuję nakierowania jakiegoś, to jest dobra, jasne. To przede wszystkim to jest nieplastikowe, to bym ci powiedział i to ma kształt taki walcowaty. Co może być walcowaty kształt, co się tutaj znajduje? Ty, no w ogóle mam pustkę, bo myślę nawet o wszystkich rzeczach, jakie mamy na planie i wszystkim, co mogło ci przyjść do głowy. No. I walec się nie wpasowuje w absolutnie żadną z tych rzeczy, szczególnie pusty walec. Ale kto powiedział, że jest pusty? No powiedziesz, w sensie, że pusty pod względem znaczenia. No, to pusty była w znaczeniu. Ty, powiedziałem, że na tym planie nie można robić ironii. Dobra, czekam na kolejną podpowiedź. Dobra, okej, okay, spoko. To jest... Bardzo łatwo dostępne, relatywnie niedrogie, możesz to dostać w większości sklepów. Jest to związane z jakby z artykułami takimi no, jedzeniowo-napojowymi. Okay. No. Jest to coś, co pewne osoby na planie lubią. Czyli to na pewno, to jest na pewno ten energetyk, który każdy pije tutaj na planie, Bernd się nazywa, tak? Dobrze pamiętam? Tak, to wszyscy piją Berna. Wszyscy piją Berna. Ty, absolutnie nie mam bladego pojęcia, co to jest. Znaczy, przyznam bez bicia, że już byłeś blisko. No, nie no, to nie jest monsterek. Dlaczego nie? Nie może być monsterek. Nie wsadzilibyście monsterka. To byłoby zbyt takie...
Co, jakie? Głupo! Naprawdę, kamo! Jakie ostatnio? Czekaj. Puste nijakie! To zupełnie jak twoja przegrana, Ignacy, w tej konferencji. Pusta tak. Oraz nijaka. Nam jeszcze więcej dostanę swoją nagrodę. Tak, no, bardzo dziękujemy za oglądanie. Hej. Widzimy się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 18. Nie zapominajmy o takich rzeczach. Cześć! Cześć.